jakiegoś ciężkiego karabinu. Nie wiem, może kapralowie nie mają takich luksusów jak automatyczna broń. Więcej nam powie, bardzo dobrze. Tego właśnie chcę, tego właśnie chcę. Ile mamy części modernizacji? 13. Dobrze, weźmy zwiększenie obrażeń. Napromieniowane pociski. Nagle wszystkie pociski, jakie mamy pod ręką, wszystkie pociski w magazynkach, które posiadamy, oraz wszystkie pociski, które będziemy znajdować, będą napromieniowane. A co za tym idzie, będą zdawały więcej obrażeń. No faktycznie, zużywamy nieco mniej amunicji. Takie skrzyneczki zawierają oczywiście amunicję. Zbierzmy, nie potrzebujemy leczenia. Dobrze. I czeka nas walka z bossem. Co może być źle? Nic, nic, oprócz wielkiego, ziejącego glutami bossa. Jak jest dość wkurzający, zadaje nam dosyć niezłe obrażenia swoimi mackami oraz tymi glutami, które nas spowalniają i też zadaje obrażenia. O! Hardkorowym podejściem będzie strzelanie ze strzelby. Zdaje mu ona bardzo duże obrażenia. Korzystając z buga, możemy... Możemy brać apteczki, nawet jeśli one są za ścianami. Glutów da się unikać, ale nie da się unikać, jeśli z boku atakują nas te głupie glutowęże. Przeładuj, przeładuj. Całkiem niezłe zdrowie, całkiem niezłe. Ups, nie. To źle wygląda. Naprawdę źle wygląda, chyba zginę. Nie, została jeszcze jedna apteczka, dobrze. Mówię, że mnie zaczynają otaczać. Tak strzelba na razie bardzo wolno się przeładuje. Nie udało się, zginęło. Tak, zostały nam jeszcze 4 odtworzenia. Gra uprzejmie nas kieruje przed samą walką z bossem, zatem... To nie jest trudna walka, ale... trudno. Mamy go. Co się dziwić? Odebraliśmy mu całe życie. Prawie. Korpus Piechoty Morskiej stacjonuje na Księżycu. Bardzo ciekawe.
Nie wiem, ale nie jest nigdzie wspomniane, że na tej kolonii znajduje się choć jedno wielkie morze, by piechota morska mogła działać. O nie. Musimy się bać. Stacja meteorologiczna została zaatakowana. A ciebie mogą wkurzać, bo ty nie musiałeś z nimi walczyć.